Kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na ciastko śniadaniowe. Byłam poproszona przez Wickę, abym zaprezentowała takowy przepis. Jest to specjalne ciasto, które jest pieczone tutaj w Holandii. Ono jest jadane zazwyczaj na śniadanie lub też na lunch. Jest to tak zwany, tak jak u nas może piernik, coś w tym stylu. Jest to tutaj spotykane ciasto z orzechami lub też bez niczego, jedzone z odrobiną masła, posypane cukrem lub też taką jako przekąska, taką pajdę się kroi i się zabiera do szkoły czy też do pracy. Ja znalazłam przepis, mam szczęście i mam w posiadaniu piękną książkę, przedwojenne przepisy holenderskie, naprawdę jest cudowna, postaram się Wam naprawdę wrzucać tutaj, to są oryginalne przepisy, takie jak kiedyś były robione, wiadomo, że teraz są urozmaicane i tyle ludzi, tyle przepisów, ale ten jest naprawdę oryginalny przepis. Możecie tu spotkać ten Undbeikuk, Pineburg, Kraudekuk, to się nazywa, w różnych wersjach tutaj możecie spotkać i z imbirem syropu, czy też z orzechami, rodzynkami, naprawdę wiele wersji. Ja dzisiaj zrobię klasycznie prosty, taki jak tutaj możecie najczęściej spotkać na śniadanie. Więc cóż, co będziemy potrzebować do tego Undbeikuk. Mąka pszenna, ja mam tutaj mąkę z dodatkiem proszku, czyli taką mąkę tortową, jak sobie weźmiecie, to jest taki właśnie odpowiednik, lub tuż tutaj się nazywa Selovrijzend Meal. Tej mąki będziemy potrzebować 250 gramów. Dwa jajka i tutaj mam taki, no to się nazywa tutaj apple strop, to jest robiony z soku z jabłek i to jest taki gęsty syrop i tutaj będziemy do tego syropu dodawać 50 gramów. Jeżeli nie macie, to po prostu uzupełnijcie sobie to, podmieńcie lub też możecie dodać powidła nasze polskie, a jeżeli nie macie, to możecie sobie te 50 gram dodać się więcej miodu. To w zupełności Wam się wyrówna. Chociaż ten apple strop, to on nadaje Wam takiej kwaskowości, także proponowałabym Wam może dodać tutaj powideł śliwkowych. To jest naprawdę fajny zamiennik. Do tego będziemy potrzebować 100 gram masła, odrobinę soli. Tutaj mam sodę oczyszczoną. Jeżeli nie macie mąki z proszkiem od razu, to musicie 10 gram proszku dodać sobie tutaj i sody mamy też 10 gram. Ponadto 50 gramów mąki z migdałów, takich zmielonych migdałów. Jeżeli nie macie mąki, możecie sobie sami zrobić, bo po prostu sobie mielicie migdały i macie mąkę migdałową. Tutaj mam już gotową przyprawę do piernika. Paczuszka, wychodzi takie 3 łyżeczki. Jeżeli nie lubicie takich bardzo mocno przyprawionych, możecie dodać 2 łyżeczki. No i miód. Miodu mam tutaj 250 gramów. Z tym, że tutaj mam ten syrop jabłkowy. Jeżeli nie macie, to możecie sobie dodać 300 gram miodu. No i to są całe składniki na Undbeikuk. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego jak zaczynamy. Teraz tak, włączam grzanie. Do garneczka sobie wrzucam miód, żeby nam się rozpuścił. Ten miód możecie sobie dodać tutaj różne. Ja mam tutaj w tym przypadku lipowy. Możecie sobie dodać wielokwiatowy. Najlepiej wielokwiatowy, bo to tak te wartości, one w sumie nie będą nam potrzebne, bo on będzie zagotowany, także ten miód straci wszystkie wartości, no ale doda nam naprawdę przepięknego smaku. Teraz do całości dodam sobie jeszcze masło. Wszystkie składniki musimy sobie tak chwilkę zagotować. Dodaję masło, niech się nam rozpuści. No i dodam sobie tutaj tego syropu z jabłek.
On jest takiej gęstej konsystencji. Łyżkę tak półtorej wystarczy. Ona da nam takiej kwasowości troszkę, tak jak wspomniałam. No i to musimy sobie na delikatnym ogniu rozpuścić, tak żeby dwa razy nam zabulgotało i będzie wystarczająco dobre. O. W międzyczasie możemy sobie już przygotować piekarnik. Będę piekła góra-dół 170 stopni, tak 30 do 40 minut do suchego patyczka. Nie podam Wam konkretnie, ile tutaj musimy sobie piec. Pieczemy w formie do takiej keksówce do babki 25 cm. Jeżeli będziecie mieli większą formę, no to oczywiście wyjdzie Wam niższy ten to ciasto. O, już sobie mi się rozpuszcza. Damy temu tutaj odrobinę czasu, żeby się rozpuściło dokładnie. O, zobaczcie, już się nam zagotowało. Jest bardzo jednolite. Jeszcze mi tutaj odrobinę masła zostało. Ono się rozpuści. O. Już się gotuje. Także wyłączam grzanie. I przejdziemy teraz do suchych składników. Teraz wszystkie składniki suche musimy sobie przesiać. Także mąkę migdałową. Przesiewam sobie przez sitko. No, mąka migdałowa to jest tutaj troszeczkę trudności z tym przesianiem, ale no, musicie troszeczkę tu się przemęczyć. Teraz sobie przesiewę sodę. Przyprawę do piernika. No i mąkę. Musimy sobie ją napowietrzyć. Och, te zapachy naprawdę już robi się tak świątecznie, bo ja zazwyczaj piekę pierniczki na święta Bożego Narodzenia, a tutaj ta przyprawa do piernika, miód, masełko, no, same dobroci. Ok, przesiewam wszystko. No, muszę się Wam przyznać, że ja często nie piekę, wolę kupić sobie ze sklepu, no jest łatwiej, ale taki samodzielnie zrobiony to jest naprawdę przepyszny, świeżutki. Na drugi dzień do pracy, czy na lunch do szkoły, to jest wyśmienite. Przemieszamy sobie wszystkie suche składniki. Musicie sobie troszeczkę przeczekać, aby Wam się ten cały tutaj płyn ochłodził, żeby był w temperaturze pokojowej, bo inaczej Wam się zaparzy tutaj. Jeżeli mąka Wam się zaparzy, to nie byłoby takiego problemu, ale tutaj już jest proszek i soda i wtedy ciasto by Wam nie wyrosło. No i oczywiście będziemy na koniec dodawać jeszcze jajka. Teraz już możemy sobie dodać odrobinę soli, tak szczyptę, do poprawy smaku i wydobycia słodkości. Tak, wlewamy sobie już całą zawartość mokrych składników. Mieszamy do połączenia. O, pod zapach naprawdę przecudowny. Ciasto jest nie za rzadkie, ale też niezbyt luźne. Tak typowo na
na lany piernik nasz tutaj, polski. O, tylko troszeczkę już, no zobacz, jak już dodałam takiego ciepłego już tego, tych płynne składniki, to już czuję, jak już to ciasto rośnie. Już są ciepłe składniki, o zobaczcie, przepięknie. No i teraz sobie dodajemy po jednym jajku i wrobimy. I wyrabiam te jajko. Drugie. I też wrabiamy. No i całe ciasto gotowe. Nie za wiele pracy, a naprawdę pyszne. Spróbujcie chociaż sobie jeden raz, żeby tak wiedzieć, jak smakuje. Czasem warto spróbować jakichś innych przepisów z innych krajów, a może i Wam zasmakuje lub Waszej rodzinie i będziecie robić częściej takie ciasto jako alternatywa przekąski do szkoły czy też pracy. No i teraz, tak jak mówiłam Wam prędzej w poprzednim wejściu, można tutaj dodać rodzynki, gaś rodzynek, orzechów posiekanych, migdałów. No naprawdę opcji jest tutaj wiele. Żurawinę też można dodać. No ale ja dzisiaj robię klasycznie. Tak, i tak wymieszane ciasto przelewam do formy 25 cm, o średnicy 25 cm. 170 stopni nagrzany piekarnik. Pieczecie sobie tak jak zwykłą babkę, czy też piernik. Wy znacie najbardziej swoje piekarniki, także ja wylewam ten piernik. Zobaczymy, czy nam się zmieści tutaj do tej formy. Jeżeli nie, to sobie wezmę następną, ale nie. Jeżeli macie zwykłą metalową foremkę, czy też szklaną, musicie sobie wysmarować masełkiem lub też wyłożyć papierem do pieczenia. Ja mam tutaj silikonową, także ja już jej niczym nie wykładam. Tak, wykładamy sobie to ciasto. Wkładamy do piekarnika. Muszę sobie to ubić. Jeszcze sobie tutaj wyskrobimy wszyściutko, cało dobro. On nam jeszcze oczywiście urośnie, ale ja nie robię takiego niskiego, bo jednak te pajtki muszą być dosyć wysokie. Ok. Tak. I tak przygotowane ciasto wkładam teraz do piekarnika i czekamy, aż nam się upiecze. Ciasto mam już upieczone. Teraz wyciągnę sobie na kratkę, żeby one odparowało. No i tak jak jest już świeżo upieczone, to nie możemy kroić. Najlepiej jest tak na następny dzień, jak ono się tak fajnie zwiąże. Możemy pokroić. Ja poczekam, aż ono ostygnie i wtedy pokażę Wam, jak wygląda w przekroju. Tak, moi drodzy, prezentuję się po upieczeniu. Jak ostygnie, to ja Wam pokażę jeszcze w przekroju, ale naprawdę wygląda przepięknie. Tak, moi drodzy, prezentuję się już po upieczeniu. Już jak widać, połowa tego ciasta jest zjedzona, także to świadczy o tym, że jest naprawdę przepyszne. No i ja Wam pokażę, jak to się mniej więcej tutaj je. No, tu mi troszeczkę wyszło tak, taka dziura, ale już dalej jest, jest dobre to ciasto. Tak czasem się zdarzy, że nierówno wyrośnie, ale tu się nie przejmujcie. Smarujemy
masłem. Tak tutaj jest jedzone. Jeżeli jecie to na śniadanie i w domu, to oczywiście jedzą tutaj pojedyncze takie skibeczki. No ale jeżeli zabieracie do pracy czy do szkoły, to oczywiście podwójnie sobie złożycie i nic Wam tutaj nie wyleci. Do tego dodaję łyżeczkę cukru brązowego. To jest taki specjalny cukier, taki dosyć mokry. Jeżeli nie macie, możecie zwykły cukier. No i przykrywamy i ja sobie pozwolę tutaj kawałeczek spróbować. Naprawdę przepyszny. Spróbujcie, przetestujcie, dajcie znać koniecznie, czy Wam smakowało. Mam nadzieję, że moją widzkę zaspokoiłam tym przepisem i wykona go koniecznie. Odezwij się, kochana, czy Ci smakowało. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami, widzę się z Wami w kolejnych przepisach. A ja Was zachęcam do korzystania z moich przepisów. Są playlisty utworzone, także korzystajcie, gotujcie, testujcie. I dzielcie się opinią oraz przepisami z innymi. Będzie mi bardzo miło. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa! Teraz.